Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, te pytania, które przed chwilą padły, są rzeczywiście niezwykle ważne. Ale czy, Szanowni Państwo, pracownik Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, firmy ze stuletnim doświadczeniem w wydobycie bogactw mineralnych ziemi świętokrzyskiej, ziemi kieleckiej, zadawał sobie pytanie, dlaczego jego firmę, która ma majątek liczący kilkadziesiąt milionów, które na koncie ma 8 milionów złotych, kupuje firma, której kapitał założycielski ma 5 tysięcy złotych, a zyski są transferowane w niewiadomych kierunkach. Tak to powiem, chociaż myślę, że to powinno być dokładnie zbadane. I on sobie zadaje pytanie, w tej chwili, gdzie nie ma na utrzymanie swojej rodziny, jak żyć? Panowie puryści z PO i z PSL-u, którzy zadajecie pytanie, jak to się mogło stać w demokratycznym państwie prawa, gdzie ta firma została praktycznie położona. 20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa, gdzie nowy prezes, przedstawiciele załogi nakreślili pewien plan wyjścia z kryzysu dla tej firmy. Czy pan minister transportu jest zorientowany w tej możliwości, tej pomocy dla tej firmy, która jest w grupie DSS? Panie ministrze, ja myślę, że powinien sobie zadać pan strategiczne pytanie w kontekście dyskusji sprzed tego punktu. Czy jest pan dyrektorem do spraw rozwiązywania problemów w sposób kompetentny, czy jest pan politykiem, wiceministrem, jednym z siedmiu w Ministerstwie Transportu? Dziękuję bardzo.